Wszystko składa się z atomów. Ta wiedza ma około 100 lat, ale dziś wiemy o wiele więcej, ponieważ te rzekomo najmniejsze cząstki materii są w rzeczywistości czymś w rodzaju maleńkich wszechświatów. Czy jest więc możliwe, że my sami i nasz wszechświat jesteśmy w rzeczywistości tylko maleńką cząsteczką w dużo większym świecie? W tym filmie poznamy to pytanie i inne ekscytujące szczegóły dotyczące atomów i planu naszego wszechświata. Zanim rozpoczniemy naszą podróż do świata najmniejszych cząstek we wszechświecie, chcielibyśmy zaprosić Cię do zasubskrybowania naszego kanału, a także aktywowania dzwonka. Dzięki temu na pewno nie przegapisz żadnego nowego filmu i danie lajka też nam się przyda, jeżeli film Ci się spodobał. Wszystkie rzeczy są zbudowane z atomów. W 1808 roku brytyjski naukowiec John Dalton po raz pierwszy odkrył atomy. On i jego kolega Joseph Louis Proust zastanawiali się, dlaczego pierwiastki chemiczne łączą się w cząsteczki tylko w pewnych proporcjach całkowitych. Jedynym logicznym wyjaśnieniem było to, że pierwiastki składają się z najmniejszych jednostek, których nie można już podzielić. Idea ta była tak naprawdę nowa, ale była głoszona już w starożytności przez tak zwanych atomistów. Ta szkoła uczonych, działająca w starożytnej Grecji mniej więcej w tym samym czasie co wielcy myśliciele jak Sokrates i Platon, już w V wieku przed naszą erą wpadła na pomysł, że całe stworzenie składa się z niepodzielnych cząstek. Cząstki te nazywali atmos, co oznacza po prostu niepodzielny. To, jak starożytni Grecy osiągnęli tę wiedzę, do dziś zadziwia naukowców, bo w czasach starożytnych nie było technik powiększania ani komputerów. Tak na marginesie, nawet dzisiaj bardzo trudno jest uwidocznić atomy. Istnieją metody, dzięki którym można zobaczyć tylko zewnętrzny obszar atomu, czyli powłokę elektronową. Reszta wiedzy opiera się na obliczeniach i obserwacjach w eksperymentach. Pionierem w dziedzinie nowoczesnych badań atomowych był Ernest Rutherford. W 1907 roku profesor Uniwersytetu w Manchesterze i jego kolega Hans Geiger bombardowali cienką metalową płytkę radioaktywnymi cząsteczkami alfa. Większość cząsteczek alfa przechodziła bezpośrednio przez metalową płytkę, ale kilka z nich było lekko odchylonych w swojej trajektorii, a czasami jedna z cząstek była odrzucana bezpośrednio przez obiekt. Zarówno odchylenie, jak i odrzucenie musiały być spowodowane przez atomy. Na podstawie obserwacji Rutherford mógł dodatkowo stwierdzić, że atomy składają się z maleńkiego, gęstego jądra, tego, z którym zderzały się cząstki alfa w eksperymencie, a jądro to jest otoczone przez w dużej mierze pustą przestrzeń. W tej przestrzeni Rutherford całkowicie poprawnie założył istnienie ujemnie naładowanych elektronów. Zasadniczo więc atom stał się widoczny dzięki temu, że został zbombardowany wiązką małych cząstek. Ten sposób uwidaczniania struktur atomowych jest stosowany do dziś. Tyle, że naukowcy XXI wieku mają do dyspozycji gigantyczne akceleratory cząstek i ultracienkie czujniki pomiarowe. Na podstawie obserwacji Rutherforda i Geigera 100 lat temu odkryto świat subatomowy, świat cząstek w cząstkach. Wielki amerykański fizyk Richard Feynman ogłosił na początku ery atomowej: wszystkie rzeczy są zbudowane z atomów, małych cząstek w ciągłym ruchu, przyciągających się wzajemnie, gdy są nieco oddalone od siebie, ale odpychających się, gdy są do siebie przyciśnięte. A te atomy, jak teraz wiemy, składają się z elektronów, protonów, neutronów, a nawet znacznie mniejszych cząstek zwanych kwarkami. Najmniejsza jednostka w zakresie subatomowym nie została jeszcze znaleziona. Naukowcy czasami nazywają tę cząstkę cząstką Boga. Uważa się, że ten, kto ją znajdzie, otworzy plan stworzenia. Zanim jednak przyjrzymy się jej bliżej, przejdźmy do zupełnie innego tematu. Czy atom jest sam w sobie kosmosem? We wnętrzu atomu protony i neutrony tańczą i są okrążane przez elektrony. Tak jak planety krążą wokół gwiazd, a układy gwiazdowe wokół centrów galaktyk. Naukowcy twierdzą nawet, że odkryli, iż prędkość rotacji i orbity cząsteczek wewnątrz atomów niektórych pierwiastków dokładnie przypominają orbity planet w naszym układzie gwiezdnym. Tu pojawia się kolejny ciekawy związek ze starożytnymi szkołami tajemnicy i myśli. Jeszcze przed starożytnymi Grekami i atomistami pewien tajemniczy naukowiec ze starożytności opublikował bardzo szczegółowe prawa dotyczące planu stworzenia. Nazywał się Hermes Trismegistos, a prawa przez niego sformułowane znane są jako prawa hermetyczne. Jednym z najbardziej znanych stwierdzeń tych prawidłowości jest: tak jak na górze, tak i na dole,
Tak jak na dole, tak i na górze. To prawo wynikające z hermetycznej zasady rezonansu mówi nic innego, jak to, że kosmos dużych części wszechświata, takich jak gwiazdy i planety, musiałby odpowiadać mikrokosmosowi najmniejszych cząstek. Jeżeli rozwiniemy prawo Hermesa Trismegistosa dalej, prawa hermetyczne będą wspierać teorię, że nasz świat jest lub może być częścią jeszcze większego, nadrzędnego świata. Wiedza Hermesa nie jest dziś uznawana doktryną, jednak można w niej znaleźć zadziwiające podobieństwa do współczesnych odkryć w dziedzinie nauk kwantowych i wibracyjnych. Wydaje się, że to, czego współcześni badacze są świadomi, ten człowiek wiedział już ponad 2000 lat temu. A Hermes Trismegistos z pewnością nie miał komputera ani akceleratora cząstek. Teoria świata w świecie. Idea mikroświatów w makroświatach była już kilkakrotnie podejmowana przez Hollywood. W przebojowym filmie Faceci w czerni pod Orion nosi na kołnierzu całą galaktykę jako wisiorek, a pod koniec filmu widzowie orientują się, że kosmos agentów K i J jest zawarty w maleńkiej kulce. Ten pomysł natychmiast podchwytuje teoria kieszonkowego wszechświata, według której równolegle istniejące światy nie są zagnieżdżone w sobie liniowo, jak matrioszki, ale układają się wzdłuż nieznanych wcześniej nieliniowych struktur. Wróćmy jednak do świata nauki. Zauważamy ponownie, że struktura najmniejszych cząstek w atomach jest podobna do struktury wszechświata. Jądro atomowe, wokół którego krążą elektrony, tworzy z innymi atomami wiązania molekularne, które z kolei dają początek różnym formom materii. Gdyby natura atomu była taka sama jak natura wszechświata, wszechświat musiałby mieć granice. Do tej pory znamy powłokę atomu, ale nie wiemy, czy wszechświat jest nieskończony czy ograniczony. Dziś wiemy, że elektrony, neutrony i protony nie są najmniejszymi cząstkami. Tworzą je kwanty, które są niczym innym jak czystym światłem. Ale również kwant nie jest tak naprawdę najmniejszy. Kwanty są raczej tylko półcząstkami. W eksperymencie okazało się, że kwanty mogą wybierać między formą cząstki a istnieniem jako nieokreślona fala w przestrzeni lub że wpływy zewnętrzne decydują o tym, czy kwant przyjmie formę stałą, czy tworzy nieokreśloną falę. Rola ciemnej materii. Jak dotąd badacze wciąż koncentrują się głównie na widzialnych zjawiskach w przestrzeni, chociaż kwanty już teraz przesuwają naukę do granic bytu i niebytu. Kwanty stają się falami, gdy nie są określone lub zmierzone. Jeśli zajmowałeś się fizyką kwantową lub regularnie oglądasz nasze filmy, znasz modele myślowe, które mówią, że Księżyc zniknąłby, gdyby nikt już nie patrzył. W każdym razie nie jest to świat najmniejszych cząstek w kosmosie. Kwanty pojawiają się pozornie z niczego, a następnie przybierają kształt lub znikają. To zjawisko znane jest naukowcom jako fluktuacja kwantowa lub fluktuacja próżniowa. Nauka powoli zbliża się do nicości lub próżni, z której wyłaniają się kwanty zarówno na poziomie subatomowym, jak i we wszechświecie. Ta nicość lub pole punktu zerowego, ciemna materia lub matryca wszechświata stanowi wielką niewiadomą. Naukowcy próbują rozwikłać tajemnicę tej nicości, która prawdopodobnie jest pierwotnym podłożem wszelkiego stworzenia, badając m.in. atom. Siła, która trzyma atom razem. Do tej pory nauka zakładała, że atomy są utrzymywane razem przez rozkład ładunków i relacje między neutronami, elektronami i protonami. Byłoby to podobne do tego, że wszechświat jest utrzymywany razem przez ruch gwiazd i galaktyk. Jednak najprawdopodobniej nie jest to prawda. Relacje między ciałami we wszechświecie odgrywają pewną rolę w ich stabilności. Pod widocznymi zjawiskami znajdują się kosmiczne sieci, na których zawieszone są zjawiska materialne. Sieci te nie są statyczne, ale dynamiczne. Siatki są częścią próżni lub nicości, co pokazuje, że ta nicość nie jest pusta lub jest niczym. W niektórych miejscach, takich jak czarne dziury, nicość jest tak ściśnięta, że ma ogromne siły grawitacyjne. W związku z tym musi to być jakiś rodzaj materii, a ponadto może ona działać jako rodzaj kleju w atomie i we wszechświecie. Prawdopodobnie prawdziwy sekret planu budowy wszechświata i atomów jest ukryty w ciemnej materii. Zgodnie z obecnymi założeniami, budulcem kwantów światła jest czysta informacja, która jest generowana, przechowywana i prowadzona w ciemności w nieznany dotąd sposób. Światło wyłania się z tej ciemności jak grzyby z ziemi. W przypadku grzybów rzeczywistą żywą istotą jest to, co żyje pod ziemią, a nie grzyb widoczny nad ziemią. W odniesieniu do wszechświata lub atomu można by powiedzieć, że rzeczywista forma istnieje w ciemności lub w nicości.
Pojawia się tymczasowo w świecie materialnych pozorów, zmienia się tam i po jakimś czasie znów wycofuje się w nicość. Ten model można przenieść na fluktuacje kwantowe i próżniowe, tak jak na długość życia człowieka czy gwiazdy. Również ty i ja składamy się na poziomie cząstek z niezliczonej liczby atomów, najmniejszych cząstek światła i informacji. Czy więc nasz wszechświat jest atomem, czy nie? Z pewnością nasz wszechświat nie jest atomem, ale składa się z atomów. Ani wszechświat, ani atom nie są niepodzielnymi obiektami na poziomie cząsteczek. Jednak podstawowa struktura wszechświata i atomu jest podobna. Oba mają też wspólną, pierwotną podstawę. Jakże mogłoby być inaczej, skoro wszechświat jest zbudowany z atomów? Tego, czy pomysły dotyczące kosmosu w kosmosie są prawdziwe, czy nie, nie możemy dziś potwierdzić z całą pewnością, ale nie możemy też tego wykluczyć. Będziemy musieli poczekać na to, co naukowcy odkryją w przyszłości. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, jak bardzo rozwinęły się badania nad cząsteczkami w ciągu ostatnich 100 lat, to prawdopodobnie już za 10 lub 20 lat będziemy mieli zupełnie nowy obraz wszechświata i atomów. Do tego czasu możesz bawić się w badacza i myśleć o tym, że nasz wszechświat może być atomem w innym świecie. Napisz nam swoje pomysły, spostrzeżenia i spontaniczne pomysły w komentarzach. Czekamy na Twój udział w dyskusji na ten temat. Do zobaczenia następnym razem w The Simply Space.